wasze listy wysłane albo niewysłane, ale prezenty czekają. Wynika z tego, że żeby je otrzymać, musimy wykonać zadania, które nam Mikołaj wysłał. Razem z tym listem. No i pierwsze nasze zadanie. Proszę, kto przeczyta pierwsze zadanie, pierwsze polecenie? Pawła, poproszę. Mikołajek, Mikołajki. To wyrazy mające kilka znaczeń. Zobaczuj podane wyrazy i odczytaj ich znaczenie. Dobrze. O, prawda się spóźniła. Dzień dobry. Przepraszam, moja mama. I należy tutaj dopasować. Słuchajcie, wy macie przed sobą karty pracy. Polecenia, które są na tablicy, macie też do wykonania. Czy ja mam zapalić wam światło, żeby było widniej? Tak, w tym rzędzie, tak? Środkowy rząd też? Bo ja chcę, żeby na tablicy było dobrze widać. Wystarczy? Tak. Dobrze. Wobec tego, wy macie zadania, pierwsze polecenie. Na tablicy mamy też pierwsze polecenie. Kto będzie umiał przyjść i przeczytać znaczenie wyrazu? Tam mamy wyrazy, trzeba je dopasować. Proszę bardzo. No, Wojty Gabrysia, proszę, bo jeszcze nie zrobiła. Zdrobnienie i... Przeczytaj dokładnie. Zdrobniałe imię chłopca. Dobrze. Śmiało, o, jeszcze raz. Jeszcze raz. O, jest. Dobrze, Gabrysia dobrze wybrała, dlatego że wybrała jaką, teraz jaką literą? Tak. Proszę drugie, kto przyjdzie szybciutko. No nie ma chętnych, proszę śmiało. Gabrysia, proszę. Druga. Roślina zielna. Tak. Bardzo dobrze. Proszę do trzeciego, Adaś. Dobrze, bardzo dobrze. Może ktoś był w Mikołaj, tak co? I ostatnie Olga, poproszę. A wy na kartach pracy sobie sprawdzicie, tak? Olek, przeczytaj to znaczenie. Obdarowanie się prezentem. Dobrze, okej, mamy. Czy na karcie pracy zrobiliście? Kto ma problem, to może sobie tutaj podpowiedzieć, a kto zrobi, to sobie sprawdza. Bo wy macie trochę w innej kolejności. Słuchajcie, tutaj taka jest nowa. Mikołajek znacie, Mikołajki miasto na Mazurach może już ktoś wie, a jeśli nie, to zachęcam. Nad jeziorem piękna miejscowość. Mikołajki to dzisiejsze święto, ale mamy tu jeszcze Mikołajek roślina zielna. Czy już wszyscy wykonali to polecenie? Nie. Kto jeszcze? Wiktor i Sandra. Poczekamy chwilę. Sandra samodzielnie. Tak? No bo proszę bardzo, ja tutaj wam przygotowałam, jak wygląda roślina, którą nazywamy Mikołajek. Jest to roślina Mikołajek nadmorski. Podobna roślina rośnie również w centrum Polski. Nazywa się Mikołajek polny. Ma bardzo podobne właśnie takie kolczaste liście, bardzo ostre one są. Jak będziecie kiedyś one wytrwać nad morzem, to proponuję. Kolejna praca. Bardzo proszę, kto przeczyta, ale śmiało, proszę się nie denerwować. Sandra. Mikołajki przypominają nam, że zbliżają się. Zbliżamy się do świąt. Tak, i tutaj mamy nieskończone zdanie. Jakie polecenie jest do tego, żeby wykonać? Jędrek. Odgadnij nazwę tych świąt i uzupełnij zdanie. Dobrze, drugie polecenie ma Gosia. Śmiało. Czytaj będzie na osi czasu. Okej, i przechodzimy do następnej. I tutaj mamy do wykonania zadanie. Wy bardzo lubicie to zadanie. Proszę, Adasia, poproszę. Odczytujemy nazwę świąt. Ja tylko zrobię podpowiedź, tak, Adaś? To ma być odgadnięcie nazwy świąt. Proszę bardzo. Obniżyć, podniesienie aż, tak? Papaś, jaką masz już literę, a jakiej ci brakuje? Tak, dalej. Drugi. Okej,
patrz, popatrz, co już masz, a czego nie masz, czy już brakuje ci czego. O, już masz. Nie, nie ma. Nie ma, jak padła litera. Musisz między. Nie cy. O, właśnie. Jaka litera dalej? Niżej, niżej. Leś, wszystko dalej stoi, bo chyba za blisko. Co szukasz? No gdzie jest? Ostatnia w alfabecie, prawda? No właśnie. Gdzie jest N, Adaś? MN. Wyżej, wyżej. Były. 7. To jest L. I już jest wszystko. 8. Wyszło, tak? Jakie nam hasło wyszło? Dobrze, proszę bardzo. W takim razie wpisujemy Wasze polecenie drugie, uzupełniamy zdanie. Ja to zdanie napiszę. Ja to zdanie też uzupełnię. Tylko się spytam, jaką literą napiszemy nazwę świąt? Więc Sandra. Tak. Ale musimy to zdanie uzupełnić odmianą tego wyrazu, słuchajcie. Do świąt Boże. Bo. Tak. Coś było. I koniec robimy. Na końcu stawiamy jakiś znak.